Cześć, miał z tej strony. O, tutaj jest, że tak powiem, wizerek kamery. Słuchajcie. Wszyscy teraz oczywiście żyją immunitetem posła Kamińskiego, Ukrainą, ekscesami różnymi w programach telewizyjnych, wśród celebrytów, Marysią, nową gwiazdą prawicy. W każdym razie wszyscy żyją tymi klimatami. Pojawiają się jakieś tam różne informacje ze świata, najczęściej nieistotne i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem koło gospodarki światowej musi cały czas się obracać. Wygasają powoli, nie wygasają konflikty, bo to chciałem powiedzieć. Wojska amerykańsko-natowskie, Amerykanie wycofują się z Afganistanu, tak jak wycofali się kilka lat temu z Iraku. No i co dalej? No przecież będzie trzeba gdzieś jakąś kasę zarabiać, prawda? Różne firmy typu Halliburton, firmy, koncerny zbrojeniowe. Nie oszukujmy się, nie tylko amerykańskie, ale izraelskie, niemieckie, francuskie, chińskie. Wszyscy muszą gdzieś, kurna, ten towar przecież sprzedawać. A jak wiadomo, nie od dziś. Najlepiej koniunkturę. I nie tylko firm zbrojeniowych, tylko wszystkich. Napełnia co? Pełnowymiarowy konflikt. No, napierdalanka generalnie. Przerzuty armii na drugi koniec świata. Koalicje. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze są jakieś powody wysyłania armii. Czasami są to powody wymyślone, czasami są to powody realne, czasami jest to napierdalanie komara za pomocą parowego młota kowalskiego. Tak jak to na przykład według mnie było w Afganistanie. Ale najczęściej wygląda to w ten sposób, że wielkie kraje, i to nie mówię tylko o Stanach Zjednoczonych, powtarzam, ja jestem strasznym miłośnikiem Stanów Zjednoczonych, wbrew pozorom, aczkolwiek jestem bardziej miłośnikiem obywateli Stanów Zjednoczonych niż Stanów Zjednoczonych jako kraju, instytucji, gdyż tam się straszne rzeczy dzieją w tej ichniej demokracji. W każdym razie wszystkie kraje, najczęściej te duże kraje, hodują sobie te problemy. Hodują sobie czasami te problemy specjalnie po to, żeby potem można było postrzelać. Ewentualnie, żeby można było trzymać w zagrożeniu swoje własne społeczeństwo, o czym wielokrotnie mówiłem. A czasami robią to w sposób niechciany. No. Przypominam, no, w konflikt na Kaukazie wyhodowali sobie Rosjanie. Chińczycy cały czas sobie hodują mnóstwo konfliktów i napierdalają na przykład Nepal i tak dalej. Amerykanie, no to wszyscy wiemy. My sobie jakoś nie potrafimy porządnego konfliktu wyhodować na razie. Ale generalnie chodzi o to, żeby cały czas ta maszynka konfliktów pracowała. I tak rzecz się dzieje w tej chwili w Iraku. Nie wiem, czy słyszeliście. Amerykanie i siły koalicyjne wycofały się stamtąd parę lat temu, jakiś czas temu. Zdaje się, 3 lata temu ostatnie jednostki amerykańskie wyszły. No i tam generalnie demokratyczne władze Iraku oczywiście sobie przestały radzić momentalnie, bo zaczęły grać rolę najważniejszą, własne interesy klanowe, interesy religijnych grup i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że demokracja tam, kurwa, no, nie działa. Nie działa demokracja, działa tam w tej chwili natomiast wiele grup terrorystycznych, islamskich i tak dalej, ale jedna z nich jest kierowana przez pacjenta, który przez wielu jest określany następcą Ben Ladena. Facet nazywa się Abu Bakr al-Baghdadi, to jest jego pseudonim artystyczny. Jego prawdziwe nazwisko też jest powszechnie znane. Nie przytoczę go tutaj, też coś w stylu tam Abkhar al-Falaha na tej zasadzie. W każdym razie gościu kieruje taką organizacją, która nazywa się ISIL w skrócie.
Jest to islamskie państwo Iraku i Lewantu. Niektórzy tą nazwę Lewantu zastępują islamskie państwo Iraku i Syrii. To jest gościu, który kroczek po kroczku zaczął zbierać swoich sympatyków, sunnitów, bo jest to grupa sunnicka, grupa religijna, sympatyków, najemników z różnych krajów i tak dalej. I kroczek po kroczku zaczął ten Irak sobie podporządkowywać po wycofaniu się sił koalicyjnych. Kroczek po kroczku, ziarenko do ziarenka i zebrała się miarka. Czyli tak, zdobył Mosul, zdobył Tikrit, czyli mały szkur na wielkie miasta irackie. Mosul zdaje się jest drugim pod względem wielkości miastem w Iraku. Wcześniej chłopaki z jego grupy wysadzili Tamę, która zalała w chuj tam terenów do rzeczy Tygrysu i Eufratu. 72 tysiące ludzi musiało się ewakuować, no bo chłopacy stwierdzili, że jak rozpierducha to na cały lud. W tej chwili ten pan, Abu Bakr al-Baghdadi, wzywa swoich zwolenników do uderzenia na Bagdad. Jego celem jest stworzenie kalifatu, czyli takiego państwa wyznaniowego islamskiego pod swoim przywództwem, kalifatu obejmującego Irak, część Syrii, okoliczne generalnie tereny. Najlepiej, żeby on myśli o tym, żeby zdobyć cały świat, prawda? No ale generalnie na razie ma plany dotyczące Iraku i Syrii. No i generalnie tam jest totalna rozpierducha. Jedyną siłą, która może się wbrew pozorom tam przeciwstawić temu panu, to nie są Amerykanie, jak pokazuje historia, tylko są, żeby było ciekawiej, znienawidzeni przez Amerykanów, Irańczycy. Irańczykom się nie podoba, że u ich boku rośnie pacjent, tym bardziej sunnita, który może im zagrozić. Przypominam, że w Iraku głównym odłamem religijnym islamu są szyici, którzy kurwa tak nienawidzą sunnitów, że no, słuchajcie, tam jest oni bardziej nienawidzą chyba sunnitów niż chrześcijan. Także tam będzie jechane na nożu. Iran już generalnie ostrzegł, że w razie czego pierdolnie prewencyjnie na terytorium Iraku, jeżeli tamto państwo zacznie się, to państwo, ten kalifat zacznie powstawać. No i zrobi tam generalnie jesień z dupy jesień średniowiecza tym wszystkim terrorystom. No i co wtedy będzie? Iran będzie walczył z międzynarodowym islamskim terroryzmem. To będą jaja. I drugą, słuchajcie, grupą, która w tamtym rejonie może zrobić porządek i która już zaczęła robić porządek, są Kurdowie. Kurdowie, którzy już byli celem ataku tej grupy ISIL. Wojska ISIL zaatakowały ziemię Kurdów znajdujące się w autonomicznej części Syrii, gdzie tam Kurdowie dość dużą autonomię mają. No, Kurdowie mają tam swoją armię i generalnie spuścili w pierdol tym islamskim terrorystom, wypchnęli ich stamtąd i robią porządek. Czyli de facto okazuje się, że najbardziej skuteczne w działaniach jak na razie przeciwko tym islamskim popaprańcom w tamtym rejonie świata są również islamiści. Rewelacja. Ale Amerykanie, podejrzewam, będą musieli coś wymyślać, no żeby tam coś zrobić. Wiecie, to jest tak jak sprokurowali konflikt w Iraku, ten poprzedni. Ten, co był ostatnio, nie tą pierwszą wojnę, tylko ten poprzedni. No sprokurowali ten konflikt, no po prostu wymyślając broń masowego rażenia, którą miał Saddam Hussein. Wspaniale to pokazał w swoim sketchu Bill Hicks. Polecam w ogóle oglądać, jest dużo tłumaczonych jego występów na YouTubie, można obejrzeć. Wspaniale to powiedział Bill Hicks, gdzie porównał sytuację wojny w Iraku, wybuchu tej wojny w Iraku do filmu, już nie pamiętam jaki był tytuł tego filmu, ale western z takim aktorem, z Jackiem Palancem, takim gościem o takiej dziwnej twarzy, gdzie Jack Palance był rewolwerowcem. I Jack Palance, rewolwerowiec, w tym wypadku uosabiający Stany Zjednoczone, w miasteczku spotyka, przyjechał do miasteczka taki farmer z okolicy, biedny, w portkach podartych, przyjechał swoim wychodzonym koniem i Jack Palance pyta się go, co tutaj robisz w mieście? O tym, no przyjechałem, proszę pana, tutaj kupić, żona mi kazała kupić bale materiału, trochę ziarna, cukierki dla dzieci i tu w ogóle ten... Jack Palance rzucił mu rewolwer. Pamiętajcie, Jack Palance to są Stany Zjednoczone, a ten gość to jest Irak. On mu rzucił rewolwer na ziemię i mówi, pick up the gun, podnieś broń. Gościu, no ale proszę pana,
Ale po co? Ja nie chcę tej broni. Ja jestem tylko biednym farmerem. Ja tutaj generalnie. Pick up the gun. No ale... Ja, kiedy ja podniosę tą broń, to pan mnie zastrzeli. Ja bym... Pick up the gun. No i gość tam generalnie... I sięga po tą broń, jeżeli pana sobie... Farmer nie żyje. Jack Palance, czyli Stany Zjednoczone, mówi: All you see, he had a gun. Wszyscy widzieliście, miał broń. To ten sketch, który w moim wykonaniu nie był sketchem, tylko jakąś kurwa parodią. Ten sketch w wykonaniu Billa Hicksa pokazuje całą politykę Stanów Zjednoczonych, która polega, znaczy politykę Stanów Zjednoczonych polegającą na krzywieniu demokracji na świecie. Mimo mojej całej sympatii do Stanów Zjednoczonych, no kurna, no nie da rady jakby tego inaczej ogarnąć. Sami widzieliście, miał broń. I taka sytuacja w tej chwili. Potomkowie tego farmera, czyli byłego oczywiście w cudzysłowie, w tej chwili podnieśli łeb w Iraku i robią rozpierduchę. I ta sytuacja rozlewa się coraz bardziej. Niektórzy wierzą, że ten kalifat nie powstanie. I też mi się tak wydaje, że jednak ci terroryści są tam za słabi, szczególnie mając właśnie obok Iran, że ten kalifat nie powstanie. Ale stworzy się tam coś takiego, jak w tej chwili, co się dzieje w Syrii, czyli generalnie rozpierducha na całego, która się będzie ciągnąć, międlić. Poniekąd też można na tym zarobić. Te firmy będą oczywiście zarabiać, tak jak zarabiają w Syrii i Rosjanie, i Amerykanie, Francuzi, Niemcy i tak dalej. Ale przydałoby się coś takiego wielkiego, rozumiecie? Znowu sprzedać jakiś sprzęt o rolniczy jakiemuś krajowi na przykład. O, a z Afganistanu się wycofują i teraz na przykład sprzedadzą im 45 tysięcy traktorów i samoloty do oprysków. I sprzedadzą jednym i drugim, no bo przecież obie strony muszą uprawiać tą rolę. Właśnie Bill Hicks też o tym wspominał. Przecież oni mają broń masowego rażenia. On tam straszne rzeczy ma. No ale skąd wy to wiecie? No. Możeśmy im to sprzedali. Dobra, słuchajcie. Zerknijcie sobie troszkę w wiadomości, bo w niektórych serwisach to jest, co tam się w tym Iraku dzieje, bo niewykluczone, że za jakiś czas znowu polskich żołnierzy trzeba będzie gdzieś tam wysłać. Krzewić demokrację. Na razie, trzymajcie się, cześć.